Czerwiec 1944 roku. Po śmierci dowódcy plutonu i w obliczu braku amunicji amerykański sierżant prosi o zgodę na wycofanie się, podczas gdy Niemcy kontratakują. Ale pozycja Amerykanów jest kluczowa, by alianckie oddziały mogły wejść z plaży w głąb lądu. Pluton dostaje jednoznaczny rozkaz. Zostajemy. Jeśli umrzeć, to tutaj. Czerwca 1944 roku alianci lądują w Normandii, otwierając front zachodni. Ale nazistowscy fanatycy stawiają zacięty opór. Dzień D to była bitwa. Alianci muszą jeszcze wygrać wojnę. 3. Rzesza, droga do upadku. Jeśli umrzeć, to tutaj. 5 czerwca 1944 roku. Gdzieś nad kanałem La Manche. Amerykański generał James Gavin leci na pokładzie C-47 ze swoimi spadochroniarzami z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Wypatruje wybrzeży Francji i punktów orientacyjnych. Widzi brzeg, ale samolot wpada w chmury. Gavin podejrzewa, że to niemiecka zasłona dymna i szybko spogląda na zegarek. Żeby znaleźć strefę zrzutu przy tak słabej widoczności, trzeba polegać na czasie. Setki amerykańskich samolotów wystartują z Anglii, nadlecą nad cele od zachodu. Gavin musi skakać dokładnie 8,5 minuty po minięciu brzegów Francji. Przy braku widoczności istnieje duże ryzyko minięcia strefy zrzutu. Jeśli zaczekają zbyt długo, mogą wpaść do kanału La Manche. Rozpoczynający się 6 czerwca to dzień, na który świat czeka od czasu, kiedy Niemcy zajęli większą część Europy Zachodniej. James Gavin i jego ludzie są częścią kluczowego uderzenia. Alianci chcą zrzucić we Francji tysiące spadochroniarzy. Wylądują w mroku, wyeliminują napotkanych Niemców i zabezpieczą przeprawy. Innymi słowy, narobią zamieszania za niemieckimi liniami, przyprawiając wroga o poważny ból głowy. Feldmarszałek Rommel przewidział jednak aliancki atak z powietrza. Rommel wie, że musi zaopatrywać swoje wojska na plażach. Jeśli na tyłach pojawią się spadochroniarze i przetną linie zaopatrzeniowe, oddziały na plażach zostaną z niczym. Żeby przeszkodzić pilotom i potopić spadochroniarzy, Niemcy zbudowali tamy na rzekach, zalewając francuskie pola. Zastawili też tysiące pułapek. Nazwano je na cześć feldmarszałka szparagami Rommla. To 2,5-3-metrowe słupy połączone drutami i uzbrojone w miny. Każdy lądujący na nich aliancki szybowiec wybuchnie. Rommel chwali się, że jeden niemiecki korpus ustawił 900 tysięcy szparagów, żeby zapobiec inwazji. Alianckie samoloty zwiadowcze wykrywają szparagi i inne przeszkody w planowanych strefach zrzutu. Wprowadzane są pewne poprawki, ale pojawiają się nawet pomysły wstrzymania operacji powietrzno-desantowej. Ostatecznie dowództwo postanawia zmienić lokalizację stref zrzutu, by uniknąć zagrożeń. Na
Nad Francją James Gavin mobilizuje swoich żołnierzy. Wszyscy wstać. Większość generałów ma dowódców skoków, ale nie Gavin. Jest nim on sam. Uczy innych, jak skakać bezpiecznie. Meldować. 8 ok. 7 ok. 6 ok. 5 ok. 4 ok. 3 ok. Jim Gavin mawiał, że spadochroniarze muszą być ostatni w kolejce do kuchni i pierwsi w drzwiach. To powiedzenie ma szersze znaczenie. Odnosi się do każdej sytuacji na wojnie. W chwili zagrożenia dowódca musi być na czele, a w czasie posiłku powinien ustawić się na końcu. C-47 Gavina wpadł w chmury 7 minut temu. Widoczność się poprawia. Generał dostrzega teren poniżej. Nagle w kierunku samolotu zaczynają lecieć pociski z broni przeciwlotniczej i ręcznej. Gavin porównał odgłos uderzających o poszycie pocisków do kamyków na dachu. Ale samolot nie ma pancerza. Zbiorniki paliwa nie są chronione, a te kamyki to kule. Każda zagraża jego żołnierzom. Wszyscy chcą jak najszybciej wyskoczyć. Jeden z pilotów włącza zielone światło. Teraz. Spoglądając na ziemię, Gavin zanurza się w mrok. Spadochroniarze mieli wyskoczyć z wysokości 180 metrów. Skacząc z mniejszej wysokości łatwiej o precyzję, a to ważne, jeśli żołnierze mają się szybko zebrać. W dniu D wielu jednak skakało ze zbyt małej wysokości wskutek panującego chaosu. Gavin ledwie ma czas, żeby otworzyć spadochron. Czeka go twarde lądowanie. Widząc krowy, bierze to za dobry znak. To dowód, że nie wylądowali na polu minowym. Jemu się udało. Inni spadochroniarze mają mniej szczęścia. Spadochrony z czasów II wojny światowej w zasadzie nie dawały możliwości manewrowania w powietrzu. Wielu spadochroniarzy opadało wprost na płonące budynki i nie mogło tego uniknąć. We Francji spadochroniarze muszą liczyć się z przeszkodami, ostrzałem wroga i zatopionymi polami. Gavin uwalnia się ze spadochronu i ocenia sytuację. Zgubił zegarek, ale ma broń. Zza żywopłotu dobiega hałas. Ocena, czy to przyjaciel, czy wróg, może zadecydować o życiu lub śmierci. Błysk. Grzmot. Poza umówionymi hasłami spadochroniarze używają też klikaczek. Jedno kliknięcie to pytanie. Przyjaciel odpowiada dwoma kliknięciami. Cisza znaczy, że trzeba strzelać. Po właściwych odpowiedziach Gavin zaczyna zbierać swoich ludzi. Nie rozpoznaje okolicy. Jak wielu z 82. powietrzno-desantowej wylądował z dala od celu. Chmury zmyliły pilotów C-47. Większość spadochroniarzy wylądowała poza strefami zrzutów. Tuż przed świtem ludzie Gavina znajdują nasyp kolejowy. Niestety jest po drugiej stronie bagna. Poza tym Niemcy wykryli już Amerykanów i atakują. Kiedy
Kiedy ich ogień się nasila, Gawin prowadzi swoich ludzi do wody. Czerwca 1944 roku, Normandia. Po skoku za liniami wroga amerykański generał James Gavin z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej musi dotrzeć do kolejowego nasypu po drugiej stronie bagna. Spadochroniarze są pod ogniem. Prą przez wodę, starając się nie zamoczyć broni. W świcie Gavin i jego ludzie docierają do nasypu. Mokrzy i zmęczeni w oddali słyszą strzały. Gavin rozpoznaje żołnierzy 505 pułku, którym dowodził na Sycylii. Porucznik Dolan był na czele kompanii A. Wylądowali razem we właściwym miejscu. Zebranie się zajęło im 20 czy 30 minut. 90% kompanii wyruszyło o czasie. Tak jak Dolan, Gavin znalazł cel 82. Powietrzno-Desantowej. Przyczółek w Lafayette. Kamiennego mostku i grobli strzeże niewielki dworek. To jedna z dwóch przepraw przez rzekę Merdre. 82. musi zająć drugi most pod Chef-du-Pont i zabezpieczyć pobliskie miasto Saint-Mère-Église. Panując nad wszystkimi trzema, Amerykanie mają nadzieję uchronić plażę Utah przed niemieckim kontratakiem. Na początku walk Dolan i jego ludzie wyeliminowali z okolic dworku niemieckich snajperów i broń maszynową. Pewien, że pułk 505 panuje nad sytuacją w Lafayette, Gavin prowadzi swoich spadochroniarzy na drugą przeprawę w Chef-du-Pont. Dolan zajmuje się Niemcami wewnątrz dworku. Amerykanie ostrzeliwują budynek. W końcu poddają się ostatni niemieccy obrońcy. Po zajęciu dworku 82. zabezpieczyła pierwszy cel, przeprawę w Lafayette. Dolan i część 505 okopują się we wschodniej części dworku, kładąc miny i przeszkody, żeby chronić most. W tym czasie spadochroniarze z 507 i 508 pułku idą groblą ku wsi po zachodniej stronie rzeki. Zajęli cel. Pytanie brzmi, czy zdołają go utrzymać. Amerykańscy żołnierze wiedzieli, że Niemcy zaatakują. Ale we wczesnych godzinach 6 czerwca niemieccy obrońcy Normandii otrzymali bolesny cios. Dowódca 91. Dywizji generał Wilhelm Falley wraca do kwatery z ćwiczeń w Rennes. Jego samochód atakują amerykańscy spadochroniarze. Ręce do góry. Stój. Śmierć generała Falleya sprawiła, że Niemcy nie mogli już skutecznie koordynować swoich działań.
their defense as good as they wish. Każda reakcja zajmie więcej czasu, a każda minuta i godzina tuż po alianckim lądowaniu jest kluczowa. Chaos dodatkowo potęguje fakt, że Amerykanie lądują w wielu miejscach. Zewsząd nadchodzą meldunki o amerykańskich spadochroniarzach. Niemcy mają wielki kłopot ze stworzeniem klarownego obrazu sytuacji. Ale do południa udaje im się przegrupować. Niemieckie dowództwo wysyła 1057 pułk grenadierów pancernych z czołgami 100. Pancernego Batalionu Rezerwowego na zachodni skraj Grobli La Fière. Szybko odbijają oni amerykański przyczółek. Po stronie wschodniej też trwają walki, ale Amerykanie nie mają pojęcia o skali niemieckiej odpowiedzi. Większość spadochroniarzy, nawet dowództwo i oficerowie, nie mają radiostacji. Wiele urządzeń utonęło w bagnach w trakcie lądowania. We wczesnych godzinach 6 czerwca spadochroniarze polegali głównie na gońcach, co jest bardzo archaiczną formą łączności, wprost z wojny secesyjnej. Odizolowane grupy walczą niedaleko od siebie, ale nie mają pojęcia, co dzieje się 800 metrów dalej. Ludzie Dolana widzą kolegów pośpiesznie wycofujących się z pozycji przy moście w La Fière. Ograniczony zasięg broni utrudnia im ich osłonę. Potem zaczyna strzelać niemiecka artyleria. Amerykanie szukają schronienia. Kiedy ostrzał ustaje, ku pozycjom wroga ruszają trzy niemieckie czołgi. Czerwca 1944 roku pod Saint-Mère-Église we Francji. Spadochroniarze amerykańskiej 82. Dywizji ulegli niemieckiemu kontratakowi i oddali niedawno zajęty przyczółek. Nacierają niemieckie czołgi. Pierwszy staje przed mostem. Dowódca wychyla się z włazu, żeby zbadać podejście. Amerykanie odpowiadają ogniem z broni maszynowej i ręcznej. Jeden z pocisków zabija Niemca. W chaosie walki pojawia się amerykański zespół z bazuką. Bazuka to kluczowe wyposażenie wojsk powietrzno-desantowych. Tego typu oddziały są uzbrojone w broń ręczną i maszynową, a bazuki pozwalają im zwalczać wrogie wozy opancerzone. Starszy szeregowy Linold Peterson i szeregowy Markus Heim przygotowują atak. To zadanie dla dwóch ludzi. Jeden trzyma wyrzutnię na ramieniu i celuje, drugi ładuje pociski. Niemiecki czołg strzela z działa. Są tylko 50 metrów od pierwszego wozu, który chce ich zabić. Stoją odsłonięci i strzelają. Peterson musiał mieć stalowe nerwy. Strzelają, aż unieruchamiają pierwszy czołg. Przechodzą dalej i atakują drugi, który po chwili staje w płomieniach. Ale kiedy zbliża się trzeci niemiecki czołg, Peterson i Heim widzą, że brakuje im pocisków, a tylko strzelając mogą zatrzymać czołg. Peterson wysyła Heima po amunicję. Szeregowy przebiega drogę, uchylając się przed pociskami z obu stron mostu. Liczy, że będzie tam inny zespół z bazuką. Ale znajduje martwego spadochroniarza. Na szczęście są też pociski.
Prime wraca do Petersona. Bazooka znowu strzela. Przy pomocy działka przeciwpancernego kaliber 57 mm niszczy ostatni niemiecki czołg. Kiedy czołgi płoną, niemiecka piechota cofa się przez groble. Na razie. Generał Gavin wraca, żeby ocenić sytuację przy dworku. Uznaje, że drugi kontratak jest nieunikniony i że Lafier potrzebuje jego uwagi. Gavin jeździ pomiędzy Chef Dupont a Lafier. Łączność szwankuje. Niezbędny jest młody, dynamiczny dowódca, który poprowadzi żołnierzy i zorientuje się w niezwykle trudnej sytuacji. Gavin tworzy punkt dowodzenia na drodze za dworkiem. Może przemieszczać się pomiędzy dwoma mostami i na bieżąco podejmować decyzje. Wyznacza też człowieka, który zastąpi poległego dowódcę batalionu broniącego Lafier. Gavin mówi nowemu dowódcy, podpułkownikowi Markowi Aleksandrowi oraz dowodzącemu kompanią A porucznikowi Johnowi Dolanowi, żeby utrzymali pozycję za wszelką cenę. Generał Gavin i jego zwierzchnik, generał Matthew Ridgway, uznają, że jeśli nawet inwazja zawiedzie, 82 będzie próbowała zrealizować swoje zadania. Nie wiedzą, co dzieje się na plaży Utah. Warto zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o niepewności pierwszych 10, 12 czy 14 godzin inwazji oraz co to oznaczało dla Gavina i innych dowódców. Rankiem 7 czerwca Niemcy wznawiają ostrzał z dział i moździerzy. Początkowo byli zaskoczeni, ale szybko się przegrupowali. Ich nacisk rośnie. Starają się zepchnąć aliantów do morza. Starszy szeregowy Peterson i szeregowy Heim zasadzają się na kolejny niemiecki czołg. Znowu udaje im się go zniszczyć. Ale tym razem chroni go niemiecka piechota, która odpowiada ogniem. 7 czerwca Niemcy postąpili inaczej i najpierw rzucili do walki piechotę. Grenadierzy pancerni bronili się bardzo długo, nawet kiedy stracili czołgi. Pod ich naciskiem amerykańskie straty rosną. Dowództwo nad jednym z plutonów przejmuje sierżant William Owens. Jest starszy od większości kolegów. W cywilu był operatorem świdra. Wyskakuje ze swojej kryjówki i strzela do nacierających Niemców. Kiedy jego pistolet maszynowy się przegrzewa, Owens sięga po RKM rannego żołnierza i kontynuuje ostrzał. Aż kończy mu się amunicja. Po niemieckim ataku pluton Owensa liczy tylko 15 ludzi, a amunicji jest coraz mniej. Niemcy są coraz bliżej. Ludzie Owensa chcą, żeby zarządził odwrót. Ale to nie on decyduje. Musi wykonywać rozkazy. Owens mógł skontaktować się z dowódcą, porucznikiem Dolanem, tylko poprzez gońca. Wysłał 18-letniego żołnierza Boba Murphy'ego. Murphy informuje Dolana o stratach i braku amunicji, prosząc o zgodę na odwrót.
Dolan pisze odpowiedź dla Owensa. Biegnie z powrotem do sierżanta. Porucznik Dolan, dowódca kompanii A, wydaje jednoznaczny rozkaz. Zostajemy. Jeśli umrzeć, to tutaj. Rankiem w dniu D amerykańska 82. Dywizja Powietrzno-Desantowa stara się utrzymać ważny most 13 km na południowy zachód od plaży Utah. Po śmierci dowódcy plutonu i w obliczu braku amunicji, sierżant William Owens wysyła gońca z prośbą o rozkazy. Odpowiedź porucznika Dolana jest jednoznaczna. Zostajemy. Jeśli umrzeć, to tutaj. Wyraźniej już się chyba nie da. Owens czyta, że zadanie jest więcej warte niż jego życie. To bardzo otrzeźwiające. Niemcy wciąż nacierają. Są już 25 metrów od Owensa i jego przetrzebionego plutonu. Nagle strzały cichną. Flaga Czerwonego Krzyża i zawieszenie ognia pojawiają się w idealnym momencie dla Amerykanów, którzy nie wiedzieli, ile jeszcze wytrzymają. Ponieśli duże straty i potrzebowali chwili wytchnienia. Dolan Owens i reszta 505. Pułku Piechoty Spadochronowej bez czołgów i wsparcia artylerii odparli dwa silne niemieckie kontrataki. Niemcy też ponieśli ciężkie straty. Amerykański podpułkownik Mark Alexander i porucznik John Dolan godzą się na przerwę w walce, żeby obie strony mogły zabrać rannych. Gdyby Niemcy znali prawdziwą sytuację Amerykanów, którzy leżeli już na linach, raczej nie poprosiliby o zawieszenie broni. 82. Dywizja Powietrzno-Desantowa opanowała miasto Saint-Mère-Église i most w Chef-du-Pont, ale o groble w Lafayette wciąż trwają walki. Niemcy kontrolują jej zachodni kraniec i spychają Amerykanów. 82. musi opanować oba krańce grobli, ale bez czołgów i artylerii kolejne natarcie wydaje się niemożliwe. Zwierzchnik Gawina generał Matthew Ridgway rozważa inną opcję. Pewien Francuz przeprowadził dwóch Amerykanów przez rzekę Meredith zalaną drogą na bagnach. Żołnierze ci informują Ridgwaya, że około 150 spadochroniarzy trzyma sad po zachodniej stronie rzeki. Ridgway postanawia wysłać ludzi zalaną drogą, żeby połączyli się z oddziałem w sadzie. Razem mogą uderzyć na południe na Niemców broniących zachodniego krańca grobli. Zadanie przypada nowej formacji w 82. Powietrzno-Desantowej, 325. Pułkowi Piechoty Szybowcowej. Większość spadochroniarzy skacze ze spadochronem i mają tylko to, co na sobie. Szybowce mogą dostarczyć cięższy sprzęt, jak jeepy czy działka przeciwpancerne. Ale szybowce nie latają same. Muszą być ciągnięte przez samoloty. Bez pancerza i uzbrojenia są bezbronne wobec ataków wroga. 11% żołnierzy 325. Pułku zginęło w trakcie lądowania w Normandii. To niebezpieczna służba, ale niezbędna, żeby przewieźć cięższy sprzęt i żołnierzy na tyły wroga. O zmierzchu Ridgway zaczyna manewr oskrzydlający. Piechota szybowcowa łączy się z 507. Pułkiem Piechoty Spadochronowej podpułkownika Charlesa Timsa i jego ludźmi w sadzie.
Razem skierują się na południe przez żywopłoty ku zachodniemu krańcowi grobli. Ale kiedy kompania C piechoty szybowcowej dociera do drogi, wpada na Niemców. Okopany wróg szybko przejmuje inicjatywę. Kompania C zaczyna się cofać. Ciężki ostrzał odcina jeden z jej plutonów. 9 czerwca 1944 roku, Normandia. Nocą dowódcy amerykańskiej 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej wysłali piechotę szybowcową, żeby ostrzeliła Niemców na zachodnim brzegu rzeki Meredę. Ciężki niemiecki ostrzał przygważdża pluton z kompanii C. Starszy szeregowy Charles de Glopper wyskakuje z RKM-em, który przy jego potężnej sylwetce wygląda jak zwykły karabin. De Glopper ma ponad 180 cm wzrostu i waży 110 kg. Jest największy w całej 82. powietrzno-desantowej. Strzela i woła, żeby żołnierze z 325. Pułku Piechoty Szybowcowej kryli się za żywopłotem. Zwykle RKM obsługuje dwóch ludzi, strzelec i amunicyjny. De Glopper jest sam. Odsłonięty na środku drogi przyciąga ogień wroga. Mimo ran wciąż strzela. Przeładowuje i strzela klęcząc. W końcu ginie. Późnym rankiem generał James Gavin otrzymuje wiadomość, że Niemcy odparli manewr oskrzydlający. Ma ograniczone pole manewru. Z czasem opór Niemców rośnie. Gavin postanawia ponownie uderzyć przez groble. Siłami innego batalionu 325. Pułku Piechoty Szybowcowej. Wzywając jego dowódcę, żeby przedstawić mu plan, spotyka się z zaskakującą reakcją. Podpułkownik odmawia poprowadzenia natarcia. Mówi Gavinowi, że jest chory i nie może poprowadzić ataku. Generał uznaje to może nie za tchórzostwo, ale za niechęć lub nieumiejętność dowodzenia. Nie ma na to czasu. Natychmiast wymienia dowódcę batalionu. Mimo że od dnia D nie ma łączności, Gavin zaczyna dostawać wsparcie. Z plaż nadjeżdżają cięższe działa i czołgi. Mając artylerię i wozy pancerne, Gavin wyznacza natarcie na 10:45. O 10:30 amerykańska artyleria rozpoczyna ciężki ostrzał Niemców. Kiedy żołnierze 325. Pułku przygotowują się do ataku, Gavin rozbudowuje swój plan. Każe kapitanowi Robertowi Rejowi z 507. Pułku Piechoty Spadochronowej, żeby przygotował swoich ludzi w razie, gdyby piechota szybowcowa zawiodła. Gavin martwi się o piechotę szybowcową. To ich pierwsza bitwa. Właśnie zmienił im dowódcę. Wspiera ich więc spadochroniarzami. O 10:40 kapitan John Sols i jego drugi pluton z 325 czekają pod murem mostu w Lafayette. O 10:45 Sols i jego ludzie ruszają do ataku. Odpowiada im silny ogień Niemców.
i jego 30 żołnierzy docierają do drugiego krańca grobu. Sol spogląda za siebie i nikogo nie widzi. Musiał się poczuć straszliwie samotny. Pytanie brzmi, co teraz? Rozdzielają się, żeby stawić Niemcom opór siłami, jakimi dysponują. W moście, krótko po ataku Solsa, amerykański szeregowy wychyla się i ginie. Jego ciało blokuje małą wyrwę w murze. Żołnierze za nim kamienieją. Minęło z 10 minut, zanim zebrali się w sobie, żeby go ominąć. Porucznik Franka Mino musi jakoś zagrzać swoich ludzi do walki. Wyskakuje i krzyczy, pozabijajmy tych sukinsynów. Potem wbiega na grobę. Zszokowani żołnierze ruszają za nim. Zatrzymują ich ciała poległych oraz silny ogień Niemców. Trupy, poddający się Niemcy oraz ranni. Wszystko to przeszkadza im w natarciu. W końcu nadjeżdża amerykański czołg, gotów rozbić ludzki korek. Ale kiedy zjeżdża z mostu na groble, dochodzi do eksplozji. 9 czerwca 1944 roku, 13 km na południowy zachód od plaży Utah. Żołnierze amerykańskiej 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej od 3 dni walczą o groble w Lafayette, przeprawę przez rzekę Meredith. Lafayette to teraz pobojowisko. Ciała poległych, uszkodzony most, kilka porzuconych, płonących czołgów. Generał Gavin i generał Ridgway chcą przełamać impas. Osobiście zagrzewają żołnierzy do walki. Zachęcają, nakazują, a czasem zmuszają ludzi do ataku. Ale to za mało. Gavin zwraca się do kapitana Ray i kompanii spadochroniarzy z 507. Zrzucony w złym sektorze 6 czerwca Ray zebrał żołnierzy 82 i przeszedł do celu przez terytorium wroga. To spadochroniarz. Wykona każdy rozkaz. Gavin wierzy, że to wystarczy. Ray, jego oficerowie i żołnierze wskakują na groby. Rzucają się do walki. Wrzeszczą, klną i popychają każdego, kto się ociąga. Porucznik Bruce Booker biega w górę i w dół grobli, zachęcając ludzi do natarcia pod ogniem wroga. Zostaje postrzelony w obie nogi, ale się nie poddaje. Czołga się po grobli, krzycząc do żołnierzy. Booker widzi, że kilku spadochroniarzy chce się wycofać. Wyciąga pistolet i strzela nad ich głowami, dając do zrozumienia, że następne kule ich trafią. Chaos trwa. Ale powoli Amerykanie zyskują przewagę. Mimo ognia wroga, kolejni ludzie Gavina docierają na drugą stronę grobu. Niemieccy jeńcy maszerują w przeciwnym kierunku.
końcu na most w Lafayette wjeżdżają amerykańskie czołgi. Po półtorej godziny ciężkich walk 82. Powietrzno-Desantowa zajmuje groble i przeciwległy przyczółek. Wchodząc do wioski Konkini, Gavin dostrzega, że nie docenił siły niemieckiego oporu. Drogę blokuje zniszczony sprzęt i polegli. Jim Gavin rozgląda się i widzi, jak daleko dotarli jego ludzie. Znajduje ciało młodego niemieckiego oficera i zabiera mu mapę z pozycjami wroga. Zdejmuje mu też zegarek. Swój zgubił w czasie skoku. Niewiele dalej widzi ponurą cenę natarcia. Na drzewie wisiało ciało amerykańskiego spadochroniarza. Niemcy zabili go, zamiast wziąć do niewoli. To wzbudza w Gavinie gniew i wolę do dalszej walki. Osiemdziesiąta druga powietrzno-desantowa zdobyła wszystkie trzy cele. Saint-Mère-Église, most w Chef-Dupont i przeprawę w Lafayette. Kiedy czołgi i żołnierze opuszczają plażę Utah, amerykańska armia przechodzi rzekę Meredith i rusza w głąb Francji. 82. niszczy niemieckich obrońców z 1057. Pułku Grenadierów. Jednostka już się nie odtworzy. Zwykle po osiągnięciu celów wojska powietrzno-desantowe są wycofywane. Ale 82. Dywizja została na froncie. Alianci nie mieli wyboru. Straty w koszmarnej bitwie na wyczerpanie błyskawicznie rosły przez drugą połowę czerwca, lipiec i dalej. Alianci nie mogli odesłać doborowej jednostki do Anglii, tak jak powinno to wyglądać. Starszy szeregowy Linold Peterson i szeregowy Marcus Haim, zespół bazuki z 505 oraz kapitan Robert Ray za swoje bohaterstwo na grobli zostali uhonorowani krzyżami wybitnej służby. Starszy szeregowy Charles de Gloper otrzymał pośmiertnie najwyższe amerykańskie odznaczenie wojskowe, medal honoru, za bohaterską obronę kolegów z plutonu. Generałowie James Gavin i Matthew Ridgway wrócili na front po krótkim odpoczynku w Anglii. Gavin złamał kręgosłup skacząc w Holandii podczas operacji Market Garden, ale dalej dowodził 82. do końca wojny, żyjąc według zasady skacz pierwszy, jedz ostatni. Osiemdziesiąta druga pomogła aliantom zdobyć przyczółek we Francji. Ale odbijanie kolejnych terytoriów nie będzie łatwe. Wykonując rozkaz Hitlera, który żądał walki do ostatniego żołnierza, naziści okopali się w swoich bastionach i portach wzdłuż frontu zachodniego. Wojna w Europie potrwa jeszcze 11 długich miesięcy. Wersja polska Smack Jam Studio. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Marek Lelek.